Cześć, Mankoldziska z tej strony, Metzu witam Was w kolejnym odcinku z kariery Krzysztofa Piątka. A dzisiaj rozpoczynam od meczu z Fiorentiną, a potem powalczymy pewnie o zgodę na transfer. No bo niestety kolejnego pół roku w tej drużynie akurat nie mam zbytnie ochoty spędzać. Mimo iż jesteśmy liderem ligi, no to niestety brakuje mi tutaj zawodników, którzy kreatywnie potrafiliby podać. No już nie mówiąc o tym, żeby tutaj były jakieś fenomenalne akcje, ale zobaczymy, to jest nasz mecz pożegnalny, więc dajmy z siebie wszystko. Zaczynajmy to widowisko. Ładny tutaj przeżył na skrzydło. Jest granie Sambuez do piątka. Jeszcze tutaj Simoesz odnaleziony. Sambueza wypuszcza piątka. Ten może wbiec w pole karne. I tak się dzieje. Krzysztof Piątek do prawej nogi. Piątek nadal ma piłkę, niestety jest blokowany. Jak to się skończy, niestety przejęciem graczy Fiorentiny. No i mamy rzut wolny dla Fiorentiny. Vertetu wznowi grę. Zobaczmy. Centra na pole karne King, no i niestety jeden do zera. No tutaj marketti się nie popisał. Gdyby stał na linii bramkowej, z łatwością wyłapałby to uderzenie, a tak niestety został przelobowany. No i ekipa Fiorentina obejmuje prowadzenie na naszym stadionie tak po prostu nie wypada to my tutaj powinniśmy dyktować warunki gry. No ale niestety to goście obejmują prowadzenie, ale na szczęście mamy sporo czasu, by odrobić straty i damy z siebie wszystko, by zdobyć kilka bramek. Ładnie tutaj Fernandez na skrzydło. Kieza do środka. Oneyama. Fernandez Oneyama. Czeka i podaje do Kiezy. Włoch do środka. Kieza. Dobrze wpuścił Santosa. Może być centralna. Pole karne. Tak się dzieje. Marketti tym razem bardzo dobrze piąskuje, Kieza jeszcze raz. I tutaj zamieszanie pod polem karnym. No ale na szczęście obrońca rozpaczliwie wybija na rzut rożny. No i tutaj jeszcze powtórka Bramki Kinga. Niestety dająca prowadzenie obecnie w Fiorentinie. Ładnie tutaj opanował piłkę Romulo, zagranie do niekrytego Juriego Medeirosa ten podaje do piątka. Krzysztof Piątek zwleka z podaniem, Piątek! I co tutaj, Piątek był faulowany? Nie, to Sandro faulował, no co za geniusz po prostu. Jak tak można, no my robimy akcję, on sprzedaje kosę graczowi Fiorentiny jeszcze na żółtą kartkę. Niech się ogarnie, bo tak to my tego meczu na pewno nie wygramy. I wznawia grę, tutaj ładne wybicie. Kto przejmie tą piłkę, Douglas, ale tylko na moment piątek. Simasz zagrań do Sambuezy. Może być centralna piątka, tak się dzieje, ale dobrze interweniuje Pecella. Sambueza do środka, niestety Lafont dał radę i obrońca ekspediuje piłkę daleko przed siebie. Mamy kolejną sytuację, no w tym spotkaniu ewidentnie chcemy wyrównać Romulo Bessa. Jeszcze piątek na skrzydło niekryty. Sam za przerzuca niestety całe pole karne Medeiros. No i tutaj obrońca na spokojnie zgrał piłkę do swojego bramkarza. Ładnie podawał piłkę Miralas. Jeszcze zagrań do Fernandesa. Ten jest w polu karnym. Ejserik! obrońcę Ej, ale Marketti oczywiście tym razem interweniuje bardzo dobrze. Szkoda, że tak się nie zachował przy strzale Kinga, bo w tym spotkaniu nadal mielibyśmy remis. Koniec tego spotkania, niestety na pożegnanie porażka, no ale niestety taki jest potencjał i tak naprawdę, jeśli my dobrze nie podamy do kogoś, no to niestety spotkania najczęściej by kończyły się naszą porażką, tak jak w tym momencie, no bo tutaj po prostu brakuje kreatywnych piłkarzy, no piątkowi to nikt tej piłki nie jest w stanie dostarczyć, a poza tym gra napastnikiem w obecnej FIFA no, nie jest taką przyjemnością jak w FIFA 18, bo nawet jak zrobisz jakiś zwód, nawet jak starasz się kogoś minąć na tempie, no, to niestety obrońcy i tak zawsze cię dogonią. No. Tak to niestety działa. No. Taka FIFA. I teraz zobaczmy: piłkarza meczu nie ma co szukać u nas, został nim wertytuł. No, zasłużył na to świetne dośrodkowanie. A potem główka Kinga, pierwsza klasa. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym i jedynym spotkaniu w tym materiale. Za moment, oczywiście, powalczymy o zgodę na transfer, ale wcześniej przyjrzyjmy się sytuacji. Jesteśmy na drugim miejscu, więc jak na tą drużynę, i tak fenomenalny wynik. No, ale naprawdę tutaj brakuje kreatywnych piłkarzy, którzy mogliby ciekawie podać do piątka. No plus piątek, no przy obecnej FIFA no, nie jest jakimś fenomenem, jeśli chodzi o ten etap kariery. 24 spotkania, 15 zwycięstw, 7 remisów, 2 porażki, 9 bramek zdobytych, 8 asyst, 2 żółte kartki. No naprawdę dobre statystyki, patrząc na to, że my gramy w Genui i to do tego w FIFA 19, no. Oczywiście w 18 byłoby zdecydowanie łatwiej. Najwięcej asyst ma piątek, najwięcej bramek wcześniej, wcześniej tam miał Icardi. Najwięcej czystych kąt będzie miał Marchetti, no bo on broni fenomenalnie poza tym ostatnim meczem. No bo tam jednak popełnił błąd przy tym dośrodkowaniu, nie powinien tak wychodzić. Gdyby stał do końca na linii bramkowej, mógłby dużo łatwiej interweniować. Niektórzy z Was pisali, że za często zmieniam kluby, no ale niestety no w tej Fifie, czy w każdej innej tak naprawdę. No, w karierze jednym piłkarzem no nic wielkiego się nie dzieje przez cały sezon. No. O koronę króla strzelców nie powalczymy w Genoa i nie oszukujmy się tutaj. Nie ma pół piłkarza, który mógłby nam ciekawie podać. Nie ma tutaj żadnych ciekawych zdarzeń, które by się mogły zdarzyć. Nie mamy szans, żeby cokolwiek tutaj, powiedzmy, jakieś nie wiem, mieć losowe, ciekawe zdarzenie. Że nie wiem, że nagle dostajemy opaskę kapitańską, bo zespół nas naprawdę docenia. Takie coś by się przydało, no, ale niestety no w tej fifi i w, pewnie w kilku następnych. Nie doczekamy się tego, no bo wszystko jest inwestowane tak naprawdę w Ultimate Team. No. Tryb kariery to jest taki zbędny dla nich balast, w który nie trzeba za dużo inwestować, bo nie ma tutaj mikrotransakcji. A jak nie masz mikrotransakcji, no to na grze nie zarobisz, co na przykład na paczkach w Ultimate Team, więc niestety kariera pewnie przez następne lata będzie nadal zaniedbywana. No przy obecnym silniku gry też jednym piłkarzem, jeśli nie jest bardzo, bardzo szybki jak Sebix Mordeczka, no to niestety nie gra się już tak przyjemnie, no bo ciężko jest te, tych obrońców minąć, bo oni się jednak praktycznie zawsze dobrze ustawiają. Zrobisz zwód i tak cię zaraz dogonią. Będziesz próbował ich wyprzedzić i tak cię skasują, bo nie oszukujmy się, Pace w tej fifie nie odgrywa jakiejś wielkiej roli. Gdybyśmy mieli napastnika typu Mandzukić, no to wtedy moglibyśmy się ustawiać pod wrzutki, no ale niestety piątek aż tak dobrze główką nie gra, więc... No niestety nie mamy tutaj zbytnio pola manewru, trzeba zmienić otoczenie, no bo jednak potrzebujemy lepszych kolegów, żeby dostarczali nam te piłki. No bo w Genoi gra się bardzo ciężko, a i tak mamy niezły dorobek strzelecki. No bo asystent to nie ma się co dziwić, bo my tutaj jako najlepiej podajemy, więc inni mogą zdobywać bramki. Ofertę od Watfordu, no powiem wam. To jest ciekawa propozycja, moglibyśmy grać w Premier League, ale zobaczmy, która jest ta drużyna, no. Za moment się przekonamy, czekajcie. Inne ligi, tutaj oczywiście wybierzemy Premier League. Oczywiście wysoko jest, więc szybki wybór. No ale oni są bardzo, no nie tak bardzo nisko dziesiąta lokata. Może zaryzykujemy, może zgłosi się jakaś lepsza drużyna. No bo jednak do dziesiątej drużyny Premier League przechodzić no tak nie wypada z lidera Seria. Wolałbym ofertę z jakiegoś mocniejszego klubu albo takiego, który chociaż. Walczy o najwyższe trofea w danym kraju, no bo jednak co, mamy się bawić o środek tabeli. Niby Premier League jest taka wyrównana, no a jednak w innych ligach też bywa ciekawie, no. Zobaczymy, czy jeszcze przyjdzie jakaś oferta, mamy wiadomość. Mamy ofertę od Bayeru Leverkusen, no. Pensja ta sama, no ale może ta drużyna chociaż o coś walczy, zobaczmy. Przejdźmy do tabeli, oczywiście Bundesligi, nie austriackiej, tylko niemieckiej, bo ona jest dużo lepsza. I patrzymy, Bayer jest liderem, no. Powiem wam szczerze, przejść do lidera Bundesligi. To by było naprawdę fajne. Moglibyśmy tam spokojnie powalczyć o pierwszy skład. Nie bylibyśmy na straconej pozycji tak jak swego czasu Arkadiusz Milling. No bo teraz nie ma tam Kislinga w fenomenalnej dyspozycji. W tym klubie na spokojnie moglibyśmy grać. Ale decyzję co do transferu podejmę w następnym materiale. Oczywiście w komentarzach piszcie co o tym myślicie. Czy zmieniać otoczenie, czy nie. A moją decyzję poznacie w następnym odcinku, jeśli materiał Wam się oczywiście spodobał. Nie zapomnijcie go skomentować i ocenić, a w tym odcinku to było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!